Dzień dobry, witam serdecznie widzów i internautów naszej telewizji sądeckiej, a dzisiaj ze mną jest pani Zuzanna Jakowicka, koło partii Razem w Nowym Sączu. Witam serdecznie. Dzień dobry. A będziemy rozmawiać o najnowszym pomyśle koła partii Razem, wspólnie zresztą mającym być realizowanym z Nową Lewicą. Póki co państwo wysłaliście do prezydenta Nowego Sącza petycję w sprawie utworzenia w Nowym Sączu sklepu socjalnego. Może zacznijmy od terminu samego, bo pewno nie wszystkim jest ten termin znany. Tak, to są sklepy, które oferują żywność, chemię, czasami też ubrania, które są dużo tańsze niż w normalnym sklepie na wolnym rynku, a są tańsze z tego względu, że są blisko końca terminu ważności. To są ceny nawet do maksymalnie do 50% cen rynkowych za warzywa, owoce, pieczywo, mięso. No i to są też towary, które są do 5 dni termin ważności, czyli nawet poniżej 5 dni, przepraszam, ponieważ istnieją też takie instytucje, organizacje jak banki żywności i one też mają krótsze terminy ważności, ale poniżej 5 dni nie wyprzedają, natomiast tutaj jest również tak, że można kupić z dnia na dzień, na najbliższy obiad, na dwa obiady, prawda, w najbliższych dniach. Pomysł jest na pewno godzien uwagi, zresztą są chyba 3 w Polsce póki co, być może się mylę. Na pewno pierwszy był w Katowicach otwarty taki sklep. Kto może korzystać z tego typu usług? No to już zależy od tego, jakby tutaj w Nowym Sączu zostało to zorganizowane, bo to jest oczywiście do ustalenia. W tych sklepach, które funkcjonują, na przykład w Katowicach, to mogą korzystać seniorki, seniorzy od 75 roku życia. Na przykład w Nowym Sączu sprawdzałam, by to było około 7% mieszkanek, mieszkańców, więc spora grupa osób. Oczywiście osoby, które są też korzystają z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. I tutaj są troszeczkę wyższe limity niż w przypadku pomocy społecznej, bo tam z tego, co też się orientuję, w Katowicach w tym momencie jest to kwota około 1200 zł na osobę w wieloosobowej rodzinie. Więc to jest to troszkę jest więcej niż w przypadku wsparcia finansowego na przykład. No i my tutaj postulujemy też, żeby to było dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów. Rozumiem. Jaki ma być udział gminy? Bo państwo skierowaliście swoją petycję do prezydenta Nowego Sącza. Rozumiem, że pewno tam, no tak jak udało się przeczytać, lokal i personel. Rozumiem, że tutaj udział też pewno opieki społecznej, tak? Bo to pracownicy opieki społecznej, urzędnicy musieliby się zająć jakąś chyba weryfikacją, tak? Jeżeli mówimy o progu dochodowym pewno. Co jeszcze gmina, co jeszcze stałoby po stronie gminy? To znaczy tak, no na przykład MOPS w Katowicach wydaje karty dla osób, które mogą z tego sklepu skorzystać, więc na pewno w jakimś zakresie tutaj też. Ale tak, przede wszystkim lokal, przystosowanie tego lokalu. To jest korzystne dla samorządu, dlatego że skoro to jest ich lokal, no to inwestują, prawda, w remont na przykład tego, co i tak będzie dla miasta dalej służyło. I no, myślę, że jakaś, przynajmniej w początkowym okresie, no dobrze by było jakaś partycypacja w kosztach utrzymania takiego sklepu, przynajmniej w okresie rozruchu. No i bo z drugiej strony musi być też partnerstwo takie no, społeczne, musi być organizacja, trzeba by było rozpisać konkurs na organizację, na przykład fundację, stowarzyszenie, która po prostu będzie w stanie wejść w to i poprowadzić. Tak. No bo rozumiem, że tutaj wchodzą nam też w grę jakieś umowy z podmiotami, które będą dostarczać żywność do tego sklepu. Czy państwo udało się państwu wyszacować, jakiego rzędu miałyby być to koszty dla gminy? Tak, no, zatrudnienie na, nie wiem, 4 pracowników? Tak, bo to jest tak około, no, to znaczy tak, z takimi szczegółowymi informacjami może się podzielić fundacja, która prowadzi to w Katowicach i otwiera w kolejnych miastach w Polsce. I żeby ona przekazała nam takie szczegółowe dane, no to chciałabym już widzieć zainteresowanie ze strony samorządu i wówczas dochodzi do spotkania albo online, albo tutaj te osoby też są w stanie przyjechać i pokazać szczegółowe wyliczenia. No to jest szacunkowo, no, nawet nie chcę tutaj na razie strzelać, bo też nie chcę, żeby jakoś, nie wiem, zaszkodzić marce jakby sklepów, tak? No, znaczy to tak. Pewnie w jakiś sposób da się to łatwo obliczyć, bo wiemy mniej więcej, ile
zapłacimy za wynajęcie lokalu na przykład w centrum miasta, ile nas kosztuje zatrudnienie 4 osób na przykład, bo to jest łatwo policzyć, czy 400 koszt zatrudnienia przy najniższej krajowej razy 4 i tak dalej. Tak. I to miałyby być te koszty gminy przynajmniej. No tak, no 20-30 to tysięcy złotych miesięcznie. Natomiast to no, kwestia jest tego, jaka organizacja weszłaby w prowadzenie. I dlatego to jest naprawdę każdorazowo musi być w przypadku kolejnego sklepu to szacowane inaczej i uzgadniane i muszą być podpisywane umowy odrębne. Wiem, że Fundacja z Katowic dzieli się swoją wiedzą, ale też swoimi kontaktami, więc na pewno łatwiej byłoby tutaj, no bo sklep funkcjonuje w oparciu o współpracę z różnymi sieciami handlowymi, z dystrybucją, z producentami, no więc na pewno byłoby pod tym kątem łatwiej, że oni też już pomagają wejść we współpracę z podmiotami, z którymi oni mają już działania. Bo tutaj też ważna informacja jest taka, może dla tych wszystkich, którzy nie są jeszcze do końca przekonani do idei takiego sklepu, że on też ma możliwość zarabiania, tak? Czyli będzie generował przychody. Bo to nie jest tak, że to jest tylko jakaś społeczna działalność charytatywna, natomiast ten sklep zarabia po prostu. Tak, i już po około roku pracy sklep katowicki właściwie jest już, nie trzeba do niego dokładać, o tak może powiedzieć. A widziałaby Pani gdzieś lokalizację takiego sklepu na przykład? Tegoż tutaj puszczają z wodze wyobraźni zupełnie. A ja nie wiem, czy nawet tutaj nie jest dobra lokalizacja w okolicy właśnie kolei. Czemu nie? Dlatego, że do Nowego Sącza przyjeżdża dużo osób. Pracują też osoby z okolicznych gmin. Ja też myślałam o tym, że w przypadku, gdyby to był za wysoki koszt, można by było porozmawiać z okolicznymi gminami. Może one byłyby też zainteresowane, żeby to była wspólna inicjatywa. Czyli mogłyby partycypować w kosztach też poniekąd, prawda? Tak, tak, tak. Czy dajecie Państwo prezydentowi jakiś deadline, jakąś linię czasu, do kiedy ma odpowiedzieć, do kiedy się ma zdeklarować? No my byśmy chcieli jak najszybciej, dlatego że jeśli my tutaj oferujemy, że na pewno będziemy pomagać w doprowadzeniu do otwarcia tego, w związku z tym no, chciałabym też wiedzieć, czy w ogóle istnieje szansa, jeśli istnieje, to zabrać się za poszukiwanie na przykład organizacji w ogóle, za nagłośnienie wśród organizacji tego tematu. Żeby któraś, no bo to jest dłuższy czas oszacowania, czy będą w stanie pozyskać też finansowanie, prawda, żeby w to wejść. Jako koło partii Razem w Nowym Sączu zajmujecie się Państwo nie tylko kwestią sklepu socjalnego, ale też podpowiadacie władzom, no pewnie i miasta, i regionu, bo tutaj różne na Facebooku informacje i różne artykuły czytałam, które Państwo udostępnialiście. W ramach chyba nawet takiej akcji podpowiadamy prezydentowi, tak? To chyba gdzieś tam było zatytułowane. A to pewnie Pani mówi o blogu taki, który... Przesącz. Tak, tak, tak. Natomiast to akurat nie jest blog typowo Razem, typowo lewicowy. To jest taka inicjatywa otwarta na różne środowiska, więc to jakby tutaj ten cykl to tak jest autor, który to pisze. Rozumiem. Natomiast akurat nie jest Razem. Czy, bo są tam takie pomysły na ożywienie Starówki na przykład. To Pani też gdzieś tam upubliczniała. Macie Państwo w ogóle jako partia Razem takie pomysły na to, jak zmienić no nie tylko kraj, tak? Bo tutaj to jest jakby naturalne i gdzieś tam się odbywa to wyżej ponad nami na szczęście. Natomiast jeśli chodzi o region, jeśli chodzi o miasto. Mhm. Znaczy powiem tak, my przede wszystkim na razie się koncentrujemy na działaniach takich oddolnych. Bardzo nam zależy, żeby dotrzeć, bo myśmy powstali w konkretnym celu. Przede wszystkim no, chcemy zmieniać kraj, żeby był bardziej sprawiedliwy, chcemy zmieniać regiony, żeby były bardziej sprawiedliwe dla osób przeciętnych, przeciętnie zarabiających, dla osób, które pracują na etatach, czyli inaczej niż było do tej pory, niekoniecznie dla osób najzamożniejszych, dla tak zwanej klasy średniej, dla przedsiębiorców. Tak więc koncentrujemy się na takich drobniejszych, często punktowych działaniach, jak na przykład postulowaliśmy też, no to już może było ze 2 lata temu, takie niewielkie, ale ułatwiające życie, na przykład dla opiekunów i opiekunek osób niepełnosprawnych, żeby były darmowe przejazdy, wtedy ich jeszcze nie było. Albo walczyliśmy tutaj z lichwomatami, z reklamą chwilówek, bo to jest duży problem, ludzie są bardzo poważnie zadłużeni. Teraz próbujemy otworzyć tutaj razem z Piotrem Ikonowiczem
Oddział Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej. Nie wiem, czy pani słyszała o Piotrze Ikonowiczu. Myślę, nie, że... no, oczywiście, że słyszałam. Tak, to jest on. Trudno działa. Nie słyszeć. Tak, on działa w Warszawie i pomaga osobom przede wszystkim zadłużonym i. No, nawet chyba prowadzi jakiś program ostatnio. Tak, tak, tak. Dokładnie. Postać wyjątkowo charyzmatyczna. Tak, i z sukcesami udaje mu się działać. I zgłosiliśmy go jako Lewica na Rzecznika Praw Obywatelskich. W związku z tym, że nie udało się tego doprowadzić do tego, żeby on tym rzecznikiem został, no to postanowiliśmy wesprzeć go w otwarciu właśnie w regionach. I tutaj teraz też próbujemy otworzyć i zorganizować ludzi, ale to zawsze musi być ponad naszym jednym środowiskiem, bo osób działających na lewicy może być, prawda, no, w jednym mieście kilkanaście, oczywiście, mniejszym, tak? Bo to też ludzie, Polki, Polacy się nie angażują jakoś masowo w działania polityczne, więc tutaj musi być to współpraca większej ilości i też osób, które są po prostu społeczniczkami. Na przykład. Jak by to miało działać? Bo to bardzo ciekawe, co pani mówi. No, chcemy po prostu zebrać osoby, które byłyby w stanie też prowadzić poradnictwo prawne. Piotr Ikonowicz będzie tutaj na początek udzielał nam, po prostu pomagał nam, tak, też zdalnie, ale no, potrzebne są też osoby na miejscu, czyli też prawniczki, prawnicy, osoby, które są w stanie choćby takie proste rzeczy, jak pisma do sądu, po jakimś przeszkoleniu realizować. No i będziemy prowadzić jakby komórkę taką, gdzie będziemy te osoby przyjmować, czyli osoby, które po prostu potrzebują wsparcia, bo mają na przykład bardzo trudną sytuację, bo nie wiem, odziedziczyły jakieś długi, czy sytuacja się życiowa zmieniła, zachorowały i wpadły właśnie w spiralę zadłużenia, bo to są przede wszystkim tego typu tematy. I to są przede wszystkim chyba osoby też starsze, takie gdzieś często wykluczone społecznie z tego, no, co tam... Tak, tak. Tak. Dużo jest takich osób tutaj u nas na Sądecczyźnie? Znaczy, jeżeli jest dużo seniorów, to pewnie jest ich też dużo. No tak, no nie wiem, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku oszacował, że około, jak tak wyliczyłam, około 10% mieszkanek i mieszkańców korzystało z jakiejś formy pomocy. I tutaj niektóre osoby też mówią mi, jeżeli chodzi o ten sklep, mówią, no ale wiesz, tutaj to za chwilę się ustawią kolejki, bo tu jest tak duża potrzeba. No, mamy niskie zarobki w Sączu. To jedno, a drugie, myślę, że jeszcze warto by było to, na co ja zawsze zwracam uwagę, chociaż podkreślam tutaj, bo żeby nie ktoś nie posądził też o jakieś tam poglądy skrajne, warto chyba też oddzielić te osoby, które rzeczywiście potrzebują pomocy, tak, bo znalazły się w różnych trudnych sytuacjach życiowych, a te osoby, które nie pracują, choć mogą, bo im się po prostu nie chce. Bo też ludzie, nie wiem, czy zwróciła pani na to uwagę, że społeczeństwo staje się ogromnym, zdeklarowanym przeciwnikiem, większość społeczeństwa, takiego rozdawnictwa bezmyślnego. Mhm. To znaczy, wie pani, ja jakby rozumiem, bo wiele osób bardzo ciężko pracuje i no, też nie zarabia dużo. Zarobki w Polsce są niskie. Jak się popatrzy na tą dominatę, czyli najczęstsze wynagrodzenie, to jest 2000 lekko ponad. Jak się popatrzy na to, ile tak średnia wynosi, jeśli się uwzględni większość firm, czyli te 90 parę procent firm mikro, no to naprawdę nie mamy bogatego społeczeństwa. Ludzie ciężko pracują i faktycznie czują, że to może jest niesprawiedliwe, bo oni tak, nawet jak pracę stracą, to jeżeli chodzi o zasiłek dla bezrobotnych, to on też jest śmiesznie niski, więc nawet się nie utrzyma mają na czas poszukiwania tego kolejnego zatrudnienia przez to. No, jest trudno i też rozumiem, że w związku z tym ludzie mają taki odruch, to czemu ktoś ma dostać, prawda, kiedy mi jest tak ciężko i rozumiem. Natomiast tych osób, które realnie, tak jak się to taki mit jest, że są osoby, które nie pracują i pobierają zasiłek, to jest naprawdę niewielka ilość. I to też trzeba rozumieć, że zawsze w społeczeństwie, jak jest ileś milionów osób, no będzie drobny, ale ile to jest? 1, 2, 3% może maksymalnie z tych wszystkich osób, to są osoby, które są trwale wykluczone z przyczyn na przykład takich jak choroba alkoholowa. No bo to też trzeba powiedzieć, że to jest albo takie, które odziedziczyły już biedę, bo po prostu weszły w dorosłość i już miały bardzo trudną sytuację w dzieciństwie. Takie, które były w placówce opiekuńczej jakiejś, wychowawczej. No więc są różne sytuacje, na pewno, ale też z drugiej strony to też świadczy o nas jako o społeczeństwie, jeśli my jednak pomagamy tym ludziom. To znaczy, ja myślę sobie tak, no dobrze, no moglibyśmy powiedzieć, nam nie dają, to my też nikomu nie dajmy darmo. Tylko, no to co? No to będziemy mieć osoby bezdomne, tak? Będziemy mieć enklawy biedy, gdzie te osoby będą żyły w ruinach.
Ja nie wiem, czy to jest jakby rozwiązanie humanitarne. Ja myślę, że po prostu trzeba zaakceptować, że większość osób tak naprawdę nie chce korzystać z pomocy. Jeśli może, to pracuje. Ja jakby jestem o tym przekonana, tak, że tak jest. To nie jest, bo to nawet nie jest komfortowe, bo to zawsze, kiedy wiele osób właśnie, tu też trzeba jeszcze powiedzieć, wiele osób, które mogłyby korzystać z pomocy, wcale z niej nie korzysta. I to też statystyki pokazują. Często nawet się mówi, że ci, którzy najbardziej potrzebują tej pomocy, po prostu się wstydzą o nią poprosić. Dokładnie. I też sklep socjalny z tego względu jest dobry, dlatego że on, no wydaje się, to są ładne miejsca, tam jest kawiarnia, to jest fajnie, wszystko tak zrobione komfortowo, żeby się ludzie nie wstydzili tam pójść, że to nie jest jakaś taka zapomoga, tylko naprawdę no, elegancki lokal i tak. Proszę jeszcze powiedzieć, bo chciałabym tutaj troszkę tak politycznie zapytać. Współpracujecie Państwo jako Razem z Nową Lewicą? Tak, jak najbardziej. Jak się współpracujemy w Sejmie, współpracujemy tutaj lokalnie też, bo jak mówię, nawet gdybyśmy bardzo chcieli tutaj podejmować rywalizację jakąś i nie współpracować, no to też mniej byśmy osiągnęli dla mieszkanek i mieszkańców, bo po prostu no, czasami potrzebna jest więcej osób, większe jakieś połączenie swoich sił, żeby coś... A jeśli chodzi o struktury, budujecie Państwo te struktury, wychodzicie w region, macie nowych członków, niekoniecznie młodych, ale nowych członków, chętnie ludzie patrzą na lewicowe partie? Chętniej może, bo ono tak się zawsze utarło, że tu jednak ta prawica to jest tak, silna. Zgłasza się trochę osób. Jak mówię, no trzeba zawsze brać poprawkę, że w Polsce generalnie łącznie nie jest dużo osób zaangażowanych politycznie, ale tak, zgłaszają się, z tym, że tu trzeba też brać pod uwagę specyfikę działania w mniejszych miastach. W dużych miastach to jest tak, że no, to nawet jest jakiś pewien taki prestiż, można wychodzić, protestować, manifestować, pokazać swoje poglądy. Tutaj jest trudniej, więc mamy osoby, które na przykład wspierają, ale no z różnych przyczyn, tak, nie chcą, bo się boją, bo na przykład pracują też albo gdzieś w jakichś budżetowych posadach, no to tym bardziej. Ale to jest bardzo smutne to, co Pani mówi. No tak jest i musimy to po prostu brać pod uwagę. Częściej z kolei młode osoby, młodzieżówka jest bardziej taka prężna, bo młode osoby jeszcze tak no nie mają takiego stresu, że może pracodawca się dowie, to stracę pracę, a z czego utrzymam rodzinę, prawda? No tak jest. Rozumiem. Przygotowujecie się Państwo do wyborów? To już tak na zakończenie. A kiedy te wybory? Tego nie wie nikt. No, jedni mówią, że na wiosnę, jedni mówią, że troszkę później. My się staramy cały czas być gotowi do tego, żeby wystartować, no bo po prostu to nie jest tak, że to jest tylko czas wyborów. O przekonanie do naszej wizji musimy zabiegać non-stop, czyli my musimy pracować, cały czas podejmować kolejne inicjatywy. Naprawdę ja też w ostatnim roku tego wszystkiego było i tutaj sporo też lokalnie. Ja też robiłam wcześniej petycję w sprawie tutaj miasteczka multimedialnego. No jest mnóstwo działań trzeba podejmować cały czas i nie patrzymy. Jak będą wybory, to po prostu będą. Dobrze, dziękuję serdecznie za to, że Pani odwiedziła naszą redakcję. Moim widzom, internautom za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia.